Powiedz mi, za co ty cenisz Paprocki i Brzozowski markę i no i ich kreacje, które są przepiękne? No, oni mają przepiękne kreacje, zawsze taki, dużo takiej klasy w tych swoich ubraniach. Na przykład dzisiaj mamy marynarkę od nich, no, która w ogóle wygląda jak od Valentino i naprawdę bardzo, bardzo jestem dumna, że nasi polscy projektanci mają taki, reprezentują taki wysoki poziom. Będziesz porównywania do między innymi do Ani Dereszowskiej, która też miała tę marynarkę na jednej z sesji. Dokładnie. Nie powiedzieli mi. Nie bój się. Nie, żartuję. Wiedziałam, że Kinga Rusi miała na Oscarach chyba tę marynarkę, ale miałam z tym problemem. No, ubrania są po to, żeby je nosić, a nie odkładać w szafie. Jakby no, dzisiaj mi pasowała. Dostałam od Paprockich na dzisiejszy wieczór, także nie mam z tym problemu. Proszę bardzo, możecie mi porównywać. Każda sytuacja jest inna. Dzisiaj wiadomo, ich pokaz, masz ich ubrania, ale czasem zdarza się tak, że przychodząc na pokaz jakiegoś projektanta, nie masz z ich kolekcji rzeczy na sobie i wtedy, kiedy zakładasz jakąś sukienkę, jakiś kombinezon, outfit, nie masz takiej myśli, że kurczę, a co będzie, jak jakaś gwiazda przyjdzie w tym samym? Nigdy o tym nie myślę. Niech się ta gwiazda martwi.